Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowego okrętu. I tym razem zajmiemy się amerykańskim niszczycielem Tieru 10, to jest Forrest Sherman. Okręt dostępny za węgiel. Powiemy sobie, jak to zbudować, jeżeli chodzi o kapitana, ulepszenia, jak tym grać i czy warto sobie taki okręt kupić. Więc tak, niech bitwa sobie tutaj się rozkręca, bo to będzie bitwa, która nabierze kolorów dopiero pod koniec. Także ja na razie przejdę sobie do omówienia tego, jak jest zrobiony kapitan i ulepszenia. I powiem Wam, jak wyglądają parametry okrętu. Więc tak, jeżeli chodzi o perki kapitańskie, to wygląda to następująco. To jest screen, ale to jest prototyp, bo prototyp w sensie takim, że troszeczkę przeszedłem z tym okrętem już, żeby do tego dojść, bo no, nie ma sensu robić tu nic pod torpedy, bo torpedy mamy raptem 4 na okręcie, z czego 2 na burtę, a kąty tych torped są tak tragiczne, że no, torpedujemy całym okrętem, a nie wyrzutniami, także to jest też problem, kiedy chcemy tych torped użyć. One się przydają w bardzo ograniczonym zakresie, w dosyć specyficznych sytuacjach. Najlepiej, jeżeli to robimy jakieś YOLO, ale przy kamuflażu 6,5 km to YOLO jest trudne do zrobienia. Przy takim zestawie perków i takim zestawie ulepszeń możemy sobie pozwolić na zasięg artylerii w okolicach 15,1 km. Przeładowujemy 1,3 sekundy. Mamy tylko 3 pojedyncze działa, także to też warto wziąć pod uwagę. I będziemy troszeczkę musieli tym okrętem kręcić. Ale jeżeli chodzi o uzbrojenie, to mamy tutaj albo obeki, albo sapy, czyli albo palimy i to palimy rozsądnie. Mamy 10% szansy na pożar, jeżeli mamy założone dwie szmatki. Można to oczywiście jeszcze podbić perkiem na 1%, będzie wtedy 11%. Friesland zrobiony na full pod podpalanie ma tych procent 10. Tu możemy mieć 11, także różnica nieduża, ale jednak. No i mamy jeszcze sapy. Sapy mają 2700 alfy, obeki mają 1800 alfy. Także lepiej z tych sapów korzystać przez większość czasu. Jeżeli ktoś pokazuje burtę, to oczywiście sapy. Jeżeli ktoś się kontuje, to oczywiście ładujemy wtedy obeki i próbujemy podpalić. A z tym podpalaniem nie powinno być jakiegoś wielkiego problemu, biorąc pod uwagę to, że naprawdę szybko strzelamy. Jak już nam się uda stracić trochę HP, zobaczycie to w tej bitwie również, to ta adrenalina, którą mam wziętą, naprawdę podbija to przeładowanie. Gdyby wziąć jeszcze tutaj na pokład kapitana Halseya i zrobić wsparcie, no to będą to masakryczne wartości, jeżeli chodzi o przeładowanie poniżej sekundy, więc wtedy sramy ogniem niesamowicie, ale to też jest, już wymaga pewnej specjalnej gry pod to, żeby zrobić wsparcie. Co więcej, jak już Wam wspomniałem, kamuflaż okrętu to jest 6,5 km, prędkość maksymalna to jest 35,5 węzła. Promień skrętu i czas przestawienia steru to jest kosmetyka, ale wykrywalność z powietrza to jest 3 km 100 metrów, a zasięg pelotki to jest 6 km. Także ta pelotka nie jest też jakaś masakryczna. Wydawałoby się, że jak na niszczyciel powojenny, bo on naprawdę wygląda dosyć nowocześnie, niszczyciel powojenny będzie miał pelotkę na dobrym poziomie, bo wtedy samoloty były już no, wszechobecne na polach walki, morskiej zwłaszcza. A tutaj ta pelotka jest taka, no, no coś strąci, ale nie są to takie, takie pelotki, które by pozwoliły nam, żeby ignorować w ogóle samoloty, bo wiemy, że jak raz do nas podleci, dostanie w pierdziel z pelotek, to więcej nie podleci, bo traci samoloty. Nie, on tutaj naloty będzie robił, jakieś pojedyncze samoloty będą spadały, ale trzeba na to jednak uważać. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy typowy amerykański dym, który dosyć długo stoi. Mamy również sondę hydroakustyczną, co na amerykańskich niszczycielach jest dosyć ciekawą sprawą i to hydro nam świeci z okręty z 5 km, także no, mamy tutaj przeciwników, którzy będą nas świecić z większej odległości. Wampir 2 świeci z 5,5 km, Zetka świeci z 6 km, także no, można tego hydro używać ofensywnie, ale jest to ryzykowne, biorąc pod uwagę zwłaszcza, że mamy 6,5 wykrywalności z powierzchni. Mimo tego, że mamy tutaj tylko 3 rury, to widzicie, że to przeładowanie jest tak ustawione, że naprawdę daje fajne efekty. I tutaj w bitwie, którą oglądacie, zasięg ognia wynosi artylerii głównej około 12 km. Ja teraz stwierdziłem, że to jest troszeczkę przymało, ale też za dużo będzie, jeżeli na ostatnim slocie w ulepszeniach damy zasięg. To wtedy byśmy mieli, zaraz sprawdzę sobie ile, mielibyśmy zasięgu dokładnie 14,6. To w sumie może jest lepsza opcja zamiast przeładowania, bo jeżeli zrobimy sobie i perk i moduł, to chyba faktycznie zrobimy tutaj zamianę.
że nie będzie perka na zasięg artylerii, tylko damy tutaj ulepszenie. To ja wam zaraz pokażę, jak to wygląda tutaj już w wersji ostatecznej. Także to w zasadzie to i to byłoby nieaktualne, z tym, że na ostatnim slocie tutaj dajemy reload, a tutaj zamiast zasięgu dajemy RPF-a. Wtedy będzie nam się lepiej polowało na dedeki. Ja wam to pokażę oczywiście w wersji ostatecznej. O, tak by to wyglądało, szanowni państwo, jeżeli chodzi o taką wersję finalną, bo to będzie wtedy taki zasięg optymalny w miarę, będzie 1462 km, także nie za dużo, nie za mało, większa uniwersalność, jeżeli chodzi o dobór celów. A i RPF też się na pewno przyda, jak będziemy walczyć z deskami, które w większości przypadków będą nas widziały pierwsze, bo mamy kamo naprawdę, no średnie kamo, ale mniejsza o to. No i teraz tak, omówiliśmy sobie to, jak zbudować kapitana i jak zrobić ulepszenia. Teraz to, jak tym okrętem grać. Otóż, jeżeli, szanowni państwo, lubicie Frieslanda, to jest taki trochę lepszy Friesland, bym powiedział, bo dym trwa dłużej. Hydro mamy podobny, nie pamiętam, czy na Frieslandzie też jest 5-kilometrowe, czy nie, ale wydaje mi się, że tak. No i tutaj mamy o bardzo podobnej wartości szanse na pożar, jeśli chodzi o obeki. No i mamy sapy, które na pewno będą robiły robotę, jeżeli ktoś nam pokaże burtę, będziemy tłukli niesamowicie. Hydro i rozbicie mamy tak samo jak na Frieslandzie. No i mamy torpedy. Torpedy, jak już wspomniałem, mają bardzo krytyczne kąty. Mają duży zasięg, bo to jest ponad 16 km. Nie ma sensu nic przy tych torpedach grzebać, bo to mija się z celem, szkoda perków. Ale wydaje mi się, że warto by sobie tutaj zrobić ten okręt, no właśnie ze względów takich, że ktoś lubi Frieslanda, chce sobie poplunkać na spokojnie z dymu, to wtedy ten okręt można wybrać. To nie jest okręt do walki o kapy, to jest okręt wsparcia. Powinniśmy nim grać najlepiej tak jak Frieslandem, tak jak Minotaurem z dymem, ostrożnie w drugiej linii, a zwiększając sobie ten zasięg do tych 14 około kilometrów, myślę, że będzie optymalnie. 14,5 km, wtedy przeładowanie mamy 1,5 sekundy. Myślę, że to jest w miarę rozsądny wybór. Perki już wam pokazałem. Pokażę wam jeszcze je na końcu, żeby nie było wątpliwości, bo to, co pokazałem na początku, bym zmienił jednak, tak popatrząc na statystyki. I teraz tak. Musimy sobie szukać miejsca, gdzie ktoś popłynie nam pospotować i musimy sobie szukać miejsca, gdzie będziemy w miarę bezpiecznie mogli postawić dym, gdzie nie sięgnie nas jakiś radar, nie sięgnie nas hydro, czy inne tego typu rzeczy, które mogą nam życie uprzykrzyć. Pula HP jest w miarę przyzwoita, bo to jest tutaj, ile tego jest? 28400, jeżeli mamy oczywiście perk na przeżywalność założony na HP. Można tam jeszcze delikatnie to podbić, jeżeli weźmiemy sobie na przykład owieczkinę. On tam daje nie 350 punktów na tier okrętu, tylko 400. Także tutaj można sobie zrobić taką lekką korektę i wtedy będzie tego HP jeszcze więcej. I teraz okręt jest dostępny za węgiel i już samo to skłania nas do tego, żeby ten okręt kupić. No bo w zasadzie węgiel tak się zbiera i tak, a okręt można mieć. Jeżeli ktoś nie ma Frieslanda, nie ma Groningena, a chciałby tego typu okręt, który sobie stoi tam na drugiej linii, plunka sobie z artylerii, to jest zdecydowanie dobry wybór. Nie jest to na pewno okręt, który wam będzie wyciągał bitwę za uszy, bo on potrzebuje wsparcia, on potrzebuje spota. Najlepiej, żeby jakaś deska kręciła się między nami a przeciwnikiem, albo jakiś konkretnie, obojętnie jaki inny okręt, który będzie nam po prostu przeciwnika pokazywał, bo ja uważam, że ten okręt opiera swoją siłę na tym, żeby strzelać z dymu. No i żeby strzelać z dymu trzeba mieć spota. W dywizjonie myślę, że problem się rozwiąże, bo będziemy mieli na przykład lotniskowiec, na przykład innego dedeka, czy inny okręt, który będzie nam świecił. Jeżeli gramy sami, to trzeba jednak już troszeczkę bardziej się skupić na tym, żeby obserwować mapę i wiedzieć, czy ten dym można sobie postawić, żeby ktoś tam tego przeciwnika tutaj pokazywał. Nie pamiętam ceny, 230 tysięcy węgla? No chyba nie jest dużo, a zawsze jak jedna dziesiątka w porcie, jakiś tam kontener premium czy śnieżki, zawsze taki okręt się przydaje. Wiemy już, że za węgiel będzie dostępny kolejny okręt, coś typu Hizen, tyle że z torpedami. Japoński pancernik tieru chyba 9 czy 10, nie pamiętam już. Ale w każdym razie będzie coś podobnego, także
Ważnym aspektem tego okrętu jest to, że można go wziąć za ten węgiel, to raz, a dwa, to on się znacząco, ale to naprawdę znacząco różni od drzewkowych okrętów i wszystkich dotychczasowych w zasadzie premek amerykańskich. Może do Kida można by go porównać jeszcze, Kid też tam głównie bazuje na artylerii, tylko że ma torpedy w jednej wyrzutni, one są troszeczkę bardziej użyteczne niż to, co mamy tutaj. Czy ja bym ten okręt sobie kupił? No już kupiłem, także w zasadzie do recenzji, ale powiem szczerze, nie jest to pozycja obowiązkowa. To nie jest taki okręt, który, jak już wspomniałem, będzie wam robił bitwy i wyciągał wyniki, ale na pewno możecie sobie na nim fajnie poplumkać. Nie pchajcie się za blisko do przeciwnika, bo może się to źle skończyć, zwłaszcza jeżeli przeciwnik będzie miał wsparcie. Można tutaj grać ofensywnie, korzystając z tego, że stawiamy sobie dym, puszczamy hydro, ktoś podpływa na blisko. Taki typowy gameplay jak na Z52. I z wykorzystaniem tego hydro gościa z dymku sobie spokojnie rozstrzeliwujemy. Bardzo sporadyczne sytuacje się tak zdarzają, ale się zdarzają, także można sobie na to spróbować tak grać. Tutaj też w bitwie widzicie RPF, no bo niestety większość dedeków ma kamo mniejsze niż my, także musimy być w miarę przygotowani na to, skąd przypłyną torpedy, ewentualnie skąd zacznie się ostrzał. Także warto tego RPF-a mieć. Także podsumujemy sobie jeszcze perki na koniec. To, co było na początku, wywalcie z głowy. Drobna korekta, co tam została wprowadzona. No i czy kupić? Pytanie zasadnicze. Czy kupić? Można, ale nie jest to jakaś pozycja obowiązkowa. To jest taki sobie plumkacz do grania sobie właśnie w drugiej linii, do beztroskiego plumkania w bebeczki. Najlepiej z dedekami też sobie bardzo fajnie radzi, jak kogoś złapie na blisko. Ale znowu pojawia się problem tego kamo właśnie. Poniżej 6,5 km nie zejdziemy, mając maksymalnie zrobione i perki, i ulepszenie mamy 6,5 km kamuflażu, także to jest chyba jeden z najgorszych kamuflaży, jeżeli chodzi o deski. No i musimy się liczyć z tym, że walka z niszczycielami to będzie raczej walka taka no dosyć nierówne. Jak kogoś złapiemy, to mamy szansę go zmielić tymi swoimi sapami, bo to naprawdę bardzo fajnie bije. A jeżeli ktoś będzie nas świecił i będą do nas strzelały inne okręty, to wtedy niestety musimy szybko zakończyć udział w takim starciu. Najlepiej albo uciekając z takiego miejsca, no jeżeli nie zdążymy, to uciekamy do portu, wtedy trochę gorzej to wychodzi. No i pozostaje nam teraz wystawić ocenę główną temu okrętowi, bo to już w zasadzie ostatnie minuty bitwy. Od 0 do 10 daję temu okrętowi. To jest taki plumkacz. Bez większego wpływu na bitwę, chyba że złapie dedeka. Dajmy mu 7 na 10. Można kupić. Fajna odskocznia od tego, co mamy w drzewku amerykańskim. Okręt ciekawy, to jest plus, bo różni się od tego, co właśnie mamy już dostępne w grze w amerykańskim drzewku i w amerykańskich premkach. To na pewno warto mieć w swoim porcie. Ale nie jest to pozycja taka obowiązkowa, że muszę mieć ten okręt, bo on jest zajebisty, wszystko sam ogarnia i w ogóle fest. Także jeszcze tutaj zerknijmy sobie na te ulepszenia i perki. Także 7 na 10, może 6,5. Coś w tych granicach byśmy się obracali. Także można go kupić, ale nie jest to pozycja obowiązkowa. Na pewno się nie zawiedziecie, jeżeli chcecie sobie w miarę bezstresowo poplumkać gdzieś tam z drugiej linii, to myślę, że będziecie się na nie fajnie bawić. Torpedy, no, bardzo mocno sytuacyjne. No i w tym materiale wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.